Siemanko, tu znowu Szybki i Paula. Witamy w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. Jesteśmy w Mieroszowie i właśnie idziemy odebrać pakiety na trzecią zimową wyrypę Gór Suchych. Przed nami 29 km przez Góry Suche i Kamienne, nazywane Małymi Tatrami ze względu na swoje cholerne nachylenie. Będzie stromo, w górach jest dużo śniegu, warunki nie będą sprzyjające, więc może być bardzo ciekawie. A ja do tego testuję nowe gacie po tacie z Merynosa. Na wstępie chciałem jeszcze podziękować patronom Szybkich Podróży, którzy nas wszystkich wspierają i to dzięki nim mogę inspirować do coraz fajniejszych rzeczy. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście naprawdę wielcy. Jest z nami Dominika i Michał, szybcy podróżnicy z Warszawy. Jest to ich pierwsza wyrypa, także rozdziewiczamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Spełniamy tradycję. Tak, zawsze na wyrypie bierzemy kogoś nowego, zobaczymy czy będzie wam się podobało. Jak nastroje? No zajebiście, już jestem nakręcona. Super, super, tego nam trzeba, pozytywna energia, w Mieroszowie zawsze jest fajnie. Odbieram pakiet, kochani, odbieram pakiet. Zwyczajny. No, zwyczajny numer. Niezwyczajny. I patrzcie na to, leczoc, w ogóle... Kto to robił? Tomasz. Tomek Tracewski, kochani, to jest mistrz. Idziemy. Paula, pokazuj numer. Jeszcze inny. Ej, patrzcie na to. W ogóle nie wiem, skąd te zdjęcia znaleźli. No ktoś nas stalkuje po prostu. Dobrze, że nie znaleźli tych innych zdjęć z OnlyFansa. Mamy tutaj Igora, głównego organizatora tego zamieszania. Ile ludzi się zapisało? 511. O kurde, no to niezła impreza. Frekwencja, no mamy rekord, nie? Basiu? Basia z tyłu. Tak, Basia, jeszcze tu była pani Ilonka gdzieś, o tam jest pani Ilonka. Słuchaj Igorze, mówisz, że warunki w górach ciężkie. Ciężkie są, jest śniegu nasypane, przecieraliśmy, myślę, że jakieś do 80 cm do metra jest śniegu, w pewnym sensie jest po prostu nawiane, nie? Wow. Tu ja wiem, że fajnie jest, nie widać tego śniegu, ale tylko wejdziecie powyżej 600 metrów, zaczyna się przygoda. Będzie bardzo ciężko. Super. To mi się podoba, na pewno nie będzie nudno. Zaraz startujemy, jeszcze szybki kibelek. W drodze do toalety złapał nas klub pędzących ślimaków. Tu jest cała ekipa pędzących ślimaków i coś mają. Słuchajcie. W imieniu pędzących ślimaków wręczam wam te oto dwa kamienie milowe, proszę. Wszystkiego najlepszego. Ej, ciężkie. To jest tak zwany unboxing. Skarpety pędzących ślimaków. Patrzcie, ale zarąbiste. I to nie raj, ale stopki. Ale śliczne, wow. To jest pełne. Cytryna od ślimaków. Ale dobre. Bardzo dobra. Zawsze. Bardzo dobra. Jak to mówimy, no pędzimy, no zawsze pędzimy. No. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Za zdrowie. Zobaczcie, kto do nas biegnie, kochani. Siema, pirat dyplomata. Przyżeglował do nas. Dokładnie, aż z Istebnej na suchą wyrypę. Zarąbiście. Specjalnie, namówiłeś. Po to są szybkie podróże, żeby namawiać do ruszenia się z kanapy. Chociaż tego pana do tego nie trzeba namawiać. Za ile ruszasz w podróż dookoła świata? Ja nie mam kanapy, od tego zacznijmy. A no, miałem już być i no. W ogóle to nie było pewne, czy to i będę dzisiaj. Ale jestem i... Czyli lada moment. To jest gościu, który lada chwila wyrusza w podróż dookoła świata i przyjechał na wyrypę, żeby się jeszcze przed tym wyrypać. Także mega, naprawdę mega. Idziemy szukać Pauli, bo słuchajcie, ja mam prezent dla Pauli, trzeba ją złapać, ale zobaczcie ile jest ludzi, kurde, z 500 osób jak nic, naprawdę. Widać ją, nie widzę, ja widzę ją. Idę się zakraść. Uwaga. Siemanko. Poszli, panie!
Pędzą konie po betonie. Ruszamy z trzecią wyrypą gór suchych, zimową. 500 osób na trasie. I gdzieś tu jest Paula, która mi zginęła. Paula, gdzie jesteś? No nie jest dobrze, no ale zaraz ją gdzieś tutaj wyszperam. Standardowo dziękujemy lokalnej ochotniczej straży pożarnej z Mieroszowa za zapewnienie bezpieczeństwa. Ta oprawa zawsze jest na poziomie. Prawdopodobnie zastęp z Sokołowska też gdzieś tutaj jest. I lecimy. Zaczynamy pierwsze podejście. Na dzień dobry, lesista wielka. Dawaj, opowiada, jak tam nastrój? Nastrój jest bardzo dobry. Troszeczkę zaczęło wiać i bardzo dobrze, może zacznie bardziej padać. Ja liczę na to, że będzie padać, bo nie, ma po 12 przestać padać. Już widzę, że stojaczki ubijają, chyba też się skuszę. Tak, bo trzeba być odpowiedzialny. Tak, trzeba być odpowiedzialnym. Jak ten wyciągasz plecaka? Tak jest, bardzo pochwal się. Bardzo ważne, żeby to nie były, sraczki tak zwane, czyli takie gumofilce z takimi guziczkami, tylko mają to być prawdziwe raczki z kolcami na całej powierzchni podeszwy. To się bardzo liczy, zwracajcie na to uwagę, kosztują koło 100, ale potrafią zapobiec złamaniu czy skręceniu nogi, a poza tym komfort chodzenia zdecydowanie wzrasta, także polecamy raczki. Wśród tłumu wypatrzyłem znajomy kształt. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się idzie? Jak tam siły? Wystarczy do końca? Jak się wystartowało, to trzeba wrócić. Tak jest, jak się zaczyna, trzeba kończyć. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Przepraszam bardzo, ale muszę to nagrać, bo my zawsze staramy się inspirować, ale my też mamy swoje inspiracje. Tutaj mamy szybką podróżniczkę, panią Wiesławę, proszę bardzo. Ja zdradzę, że pani Wiesława ma 62 lata i biega po górach. I najdłuższy dystans? 110 po górach, a 165 ultra cross, ale też bieg przełajowy, bardzo trudny. Kurde, 160 km w terenie, 110 po górach i pani Wiesława daje radę. Jaką wy macie wymówkę? Przepraszam bardzo, co? Nie ma żadnych wymówek, tylko ruszyć się z kanapy i biegać. Nawet w wieku 60 lat można. Dokładnie, pani zaczęła w wieku? 55. O, widzicie? W wieku 55 lat zaczęła i teraz wali ponad 100. Masakra, która babcia to potrafi, za przeproszeniem, ale ja znam... Ja jestem babcią, tak? Wow! Mam wnuka 2-letniego. Ale czas. Idzie z nami jeszcze pani... Anita. Pani Czesia, która ma, za przeproszeniem... Lat? Tak. 68. 68! I w Małe Tatry zimą na wyrypę. Można? Można. Muszę wam się przyznać, kochani, że to jest moja pierwsza wyprawa w góry w tym roku. A jest luty, no. Wiem, wstyd. Ale dużo chorowałem w styczniu, niestety zacząłem rok chyba od COVID-a. Także cieszę się, że forma wróciła. Można iść w góry, bo jest super. Tęskniłem za tym. Oj, tęskniłem.
Jak to fajnie wygląda. Na podejściu mamy bałwana, który wskazuje drogę. Idziemy, idziemy. No kochani, zaczyna padać coraz bardziej. Zima, zima. Oj, widać tą zimę już tu. Pięknie jest. Domi, to jest twoja pierwsza wyrypa. Jesteśmy na końcówce pierwszego podejścia. Coś już możesz powiedzieć, jak się podoba? Mega mnie wyrypało, lubię rypanko. Tak, i to mnie właśnie nakręca i motywuje. Im więcej cisnę, tym bardziej mi się podoba. Mamy to lesista wielka. Pierwsze z trzech podejść na naszej trasie. Zostały tylko dwa, także to już tylko formalność. Na wierzchołku lesistej wielkiej jest bardzo ciekawe miejsce, o którym Paula opowie zaraz. Dochodzi się tam niebieskim szlakiem i trochę poza szlakiem, no ale niestety jest zupełnie nieprzetarty. Idziemy jeszcze się trochę zmęczyć, dodatkowe pół kilometra w kopnym śniegu, bo warto. Rezerwat przyrody, szczeliny wiatrowe. Mamy taką głęboką szczelinę, która powinna grać. Kochani, mamy tutaj szczeliny wiatrowe, do których było naprawdę nam ciężko dojść, a jest to bardzo ciekawe miejsce. Już w XIX wieku tutaj przychodzili ludzie i były one bardzo popularne jako taka atrakcja turystyczna. Później niestety je zasypano, zapomniano o nich i teraz właśnie z nadleśnictwa staje się znowu to rozpropagować. Niestety, jak widzieliście, szlak jest nieprzetarty i w sumie to ciężko znaleźć informacje o tych szczelinach. Trzeba naprawdę poszukać, żeby coś ciekawego się o nich dowiedzieć. Powstały one tutaj w skałach wulkanicznych. Jest to tuf wulkaniczny, czyli taka dość miękka skała. No i ona popękała i właśnie tutaj, tak jak szybkie mówił, że one grają na zasadzie różnicy temperatury. To ciepłe powietrze się wydostaje i jeśli jest duża różnica temperatur, to można słyszeć świsty. Jeszcze dwie minutki na lesistej, żeby naładować bateryjki i jakie jest ulubione słowo szybkiego? Petarda! Dużo słyszałem o tym batoniku. Dostałem go w ogóle od szybkiej podróżniczki Ani. Zobaczymy, czy jest faktycznie dobry. Wegański malina spirulina. No wygląda jak kupa. Zobaczymy, jak to smakuje. Spirulina, to jest zdrowe. Oj, zdrowe, no właśnie. Za bardzo przypomina brokuły. Szpilek. A kurde, ale twarde. Ty miałeś zęba rwanego, nie ale możesz. Ale wynerwaj na stronę. Dobry, z malinami. No kochani, robi się naprawdę stromo. Bez raczków byłby tutaj bardzo duży problem. A z raczkami... No nie ma żadnego. O, zobaczcie, jak się toczy śnieg. Leci za Paulą z raczkami. Przyczepność jest fenomenalna, także nie ma problema. Schodzimy z lesistej i będziemy się ładować na storzek, który jest tutaj za drzewami. Bardzo stroma i nieprzyjemna góra. Ogólnie, kochani, pierwszy raz w historii zostaliśmy na absolutnym końcu. Zamykamy pochód. Znaczy tak naprawdę... Tamci panowie zamykają pochód, za co im bardzo dziękujemy. No ale przez to odbicie na te szczeliny wiatrowe zostaliśmy totalnie z tyłu, także nadrabiamy teraz, bo no wszyscy nam uciekli. Bez sensu, co to za wyrypa, jak nie można się pośmiać z ludźmi. Mamy tu jakieś poruszenie. Rafał! Siema! O, bardzo nam miło. Wszystko gra, wszystko dobrze? No pewnie, dzięki. O, mega, no to miło, mam nadzieję, że się podoba. Zawsze. Jaki zastęp? Sokołowsko? Dziękujemy bardzo, Sokołowsku. Super, no i lecimy teraz, kochani. Ta góra przed nami, Stożek Wielki. Teraz będzie chwila próby. Odcedzimy ziarno od plew i chłopców od mężczyzn. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że zostanę. Tradycja wyrypowa no, musi być zachowana, bo tradycję trzeba szanować. Także mamy tutaj specyfik od szybkiego podróżnika Przemka z Jasła, prosto z Beskidów. No, na... Uwaga! Tandararan! To jest patent. Uwaga, nad Paulą. Paula, nie wstawaj. Szczelność sprawdzamy. Za udane szczytowanie. Tak jest. O, mamut. Dobre rzeczy. No, Przemek, dobra robota. I dotarliśmy. Ostatnie mety. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Najgorsze za nami. Teraz już tylko z górki. Jedzenie, jedzenie. Na górki, tak. Po punkt żywieniowy z pomidorówką. O. Ciekawe, czy z ryżem, czy z makaronem. Z ryżem. O, Nie wiem, ja chcę z ryżem. Każdy ma swoje marzenia. Napiszcie w komentarzu na dole, czy wolicie... Ryż czy makaron?
rozstrzygnijmy to raz, a dobrze. Na stożku wielkim w wiatce robimy sobie przystanek i wiatka ma dla nas przesłanie. Przyniosłeś pełne, to dasz radę znieść puste. Jest lżejsze. Zostawiając śmieci na szlaku, okazujesz się być bucem tępym i dzbanem pustym. Na wieki. Amen. Kochani, śmieci zabieramy ze sobą. To nie znika. Krasnoludki tego nie zabierają. No cóż, kochani, zejście ze Stożka Wielkiego wita nas śnieżycą po przerwie. Na szczęście jesteśmy rozgrzani herbatką. Na silne opady śniegu prosto w ryj polecam okulary albo gogle narciarskie. Też widziałem parę osób w goglach i to wcale nie jest zły pomysł. Ogólnie zejście ze Stożka jest dosyć strome. Normalnie tutaj mamy piękną panoramkę na Góry Suche. No nie tym razem, nie w śnieżycy. Pada coraz bardziej. Zrobiło się ciemno. No nieźle, to jest zima. Brakowało mi trochę takiej zimy, prawdziwej, prawdziwej zimy ze śniegiem, z zaspami, z mrozem. O! O, kukuku! Zabierajcie okulary w góry, bo o, warto! Słuchajcie, nie wiem jak to widać na kamerze, ale sypie w piździe śnieg, naprawdę. Jest ciężko. I zrobiło się całkiem biało, prawie nic nie widać. No tego prognoza pogody nie przewidziała. Ale idziemy, nie jest zimno, jest fajnie, jest przygoda. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Dotarliśmy, siema! Dotarliśmy do punktu żywieniowego na 17 kilometrze. Widzę bułki słodkie, kawę, herbatę. Powinna być pomidorówka, siema. I zobaczymy z czym. Ryż czy mak... Boże, ryż! Nie! Bu! Prośba do Igora za rok z makaronem. Ja się delektuję bułeczką, kochani, bardzo dobrą, ale Paula tak też i ma grzańca. Bardzo dobry. Tak, w tym roku stanęli na wysokości zadania. Bardzo dobry. No, to jest też wyjątkowe w Mieroszowie, że jest grzaniec. No, jak na pomidorówę z ryżem, to była znośna. Nie narzekaj, ciepła dobra. Kochani, mamy cerkiew i idziemy dalej wyrypą, ale opowiem wam o tej cerkwi, bo jest to taki świadek dawnej świetności Sokołowska. Teraz Sokołowsko jest to taka mała, senna górska mieścina, podobna do innych górskich miejscowości, ale swoją świetność miała na przełomie XIX i XX wieku. Tak naprawdę w 1855 roku do Sokołowska przybywa doktor Brenner. To on zakłada tutaj piękny kompleks leczniczy, zakłada sanatorium. I w tym sanatorium leczy mieszkańców, lecz też przybywających do Sokołowska gości, głównie chorych na gruźlicę, ale też chorych na choroby płuc specjalnymi metodami. Metody te są to metody Wincenta Prysznica, czyli tak, tego samego, od którego się wzięła nazwa Prysznica, które dzisiaj znamy, ale tak naprawdę Wincent Prysznic opierał swoje metody na wodolecznictwie, czyli na polewaniu gorącą i zimną wodą, na różnych kąpielach wodnych, a także na spacerach i kuracjach pitnych. Sokołowsko było takim miejscem, do którego przybywali kuracjusze z całej Europy. W czasach swojej świetności, na przełomie wieków XIX i XX, było przygotowane na pomieszczenie nawet 1000 mieszkańców.
tysiąca kujacjuszy. Przybywali tutaj ludzie z Paryża, z Wiednia, z Berlina, z całej ówczesnej Europy. I dlaczego wybudowano tutaj cerkiew? Cerkiew wybudowana została w 1901 roku, właśnie dlatego, że przybywali tutaj sanatoriusze ze wschodu i oni chcieli się modlić w swojej cerkwi. I dlatego tutaj wybudowano cerkiew Michała Archanioła. Kochani, mamy kolejny symbol dawnej świetności Sokołowska. Jest to zameczek Friedenstein. Po doktorze Bernerze, którego już znamy, przyszedł czas na kolejną rozbudowę Sokołowska. Powstały kolejne pensjonaty, kolejne sanatoria, które miały służyć kujacjuszom chorym na choroby płuc, ponieważ klimat górski miał tutaj sprzyjać leczeniu tych chorób. I pojawia się Baron von Troslik, który zatrudnia doktora Romberga i właśnie on tutaj zakłada kolejne sanatorium. Zakłada też park otaczający to sanatorium i właśnie w tym parku znajdują się różne elementy. Elementy, które sprawiały, że kujacjusze mieli okazję wychodzić, mieli okazję odpocząć i miały być takim właśnie miejscem uatrakcyjniającym im pobyt w sanatorium. I są to takie na przykład romantyczne ruiny, jakie tutaj widzimy. Mogły one nawiązywać do zamku Radosno, który jest w niedalekiej odległości od tego miejsca, w którym się znajdujemy, ale być może dla kujacjuszy byłaby to za długa odległość do pokonania. Więc właśnie wybudowano im tutaj taką namiastkę. Namiastkę ruin zamku, które mogli zwiedzać, w których mogli odpocząć. W ogóle powiem wam, że Sokołowsko było pierwsze tak naprawdę sanatorium zajmujące się leczeniem chorób płuc w ogóle w Europie i na jego podobieństwo powstał kompleks Davos i mówi się, że tutaj Sokołowsko jest takim śląskim Davos, a tak naprawdę powinno być odwrotnie, bo to Davos powstało później, znajdujące się w Szwajcarii, a takim protoplastą było właśnie Sokołowsko. Jesteśmy na ścianie płaczu na Włostową. No widać, że nachylenie jest znaczne. Jak w śniegu są wybite takie stopnie przez piechurów, a niezwykła ścieżka, to znaczy, że jest stromo. Jest ostro. Jak tam, Paula? Dobrze. Idziemy, ostatnia góra. Ostatnia góra, no nie ma na co czekać. Jesteśmy na Włostowej, udało się osiągnąć ten ostatni szczyt na naszej trasie. Teraz już będzie delikatne wytracanie wysokości aż do Mieroszowa, gdzie czeka Żurek na mecie, medale, zarąbiste medale w tym roku, no i ogólnie wieczna chwała i satysfakcja. I w ogóle piękna pogoda nam się zrobiła, no, takie słoneczko. No patrzcie, jaki sztos w ogóle! Jaki to jest czad, ten śnieg, nie ma ciapy, bo jesteśmy na tyle wysoko, że dalej jest mróz. Jest ciepło, ale jest tak, jest śliczne słońce. Genialne, po prostu genialne. Patrzcie, jaka bajeczka nam się tutaj zrobiła. Góry suche. Patrzcie, jakie to są piękne szczyty. Trochę jak Beskid Wyspowy wyglądają. Genialne. To jest czad. Ale jak tam Wyrypowicze, warto? Warto! No kurde, wiadomo, że warto. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
like a year ago. Tutaj pędzący ślimak się dobiera do swojego domku. A my jesteśmy, kochani, na trzeciej, po raz trzeci, ostatniej górze na naszej trasie. Suchawa, 928 metrów nad poziomem morza. Może do trzech razy sztuka, może to już ostatnia. W sumie to ja już straciłem pewność, nie wiem. Wiem, że jest piękna zima w górach. No zobaczcie, czy to nie jest sztos? Jest, warto chodzić. Warto. I fajnie, bo dzień jest długi, także... Już tak, już 16, a zobaczcie, jakie słoneczko. Pędzący ślimaku, jak zachęcisz innych, żeby wystartowali za rok? Warto dochodzić, pogoda jest super. Śnieżek padał troszeczkę, teraz ładnie świeci słońce, naprawdę polecam. O, zima w górach jest piękna. Jest naprawdę ślicznie. Jak to oglądacie, to jeszcze trwa, a zaraz weekend. Proszę zaplanować wyjście w góry. No, są takie średnie wieści, kochani, bo 17 dochodzi, zmrok zaraz zapada. A mamy jeszcze 6 km do mety i dwie góry po drodze, także końcóweczka będzie po ciemku. No kochani, ostatnie kilometry wyglądają mniej więcej tak, także nie ma co tutaj za dużo gadać, kręcić. Chyba po prostu widzimy się na mecie. Jest gitara. Mamy to, kochani, zrobiliśmy to. W sumie z odejściami 30 km, 2000 metrów przewyższeń około. Bardzo trudny teren, strome zejścia, strome podejścia, siema. Kopny śnieg, śnieżyca po drodze. Ogólnie bardzo trudne warunki. I chociaż tak, kilometraż nie powala, ale zdecydowanie jest to wyrypa pełną gębą. Można się zmęczyć, jest naprawdę grubo. Siema! Akurat mi zdechła kamera na finiszu, więc weźmiemy od pirata. Siema, pirat w ogóle. Także... Ahoj! Nasz finisz będzie od pirata. No, medale są zarąbiste. Pokaż, Paula. Ceramiczne, wypalane. Coś genialnego, to jest dzieło sztuki. Tutaj mamy głównego organizatora Igora, którego widzieliście już na samym początku. Trasa była trudna, naszym zdaniem. Inaczej, wymagająca. Były jakieś skargi od uczestników, że za trudna, albo że coś się komuś stało, coś takiego? Nie było żadnych skarg. Myślę, że raczej chyba bardziej zadowoleni byli, że się trochę skatowali, a tam gdzieś tam ktoś mi mówił, że tam brakło prądu, energii, jak to się mówi, ale to się zdarza, nie? Jasne. Podkarmili i poszło dalej, nie? Także... Czyli wszyscy zadowoleni. No zadowoleni, jak na takie, można powiedzieć, ciężkie warunki. Także uczestnicy są zadowoleni, my też zdecydowanie, a czy organizatorzy są zadowoleni? No bo pewnie. Jakby to was kosztuje kupę pracy, tak, wysiłku, planowania kilka miesięcy do przodu i czy warto? Warto, bo jak widzimy tyle ludzi z Polski, którzy przyjeżdżają, tak naprawdę nam się to troszeczkę zaczyna rozwijać w dobrym kierunku. No my po prostu w imieniu wszystkich uczestników chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, tobie Igorze, ale i całemu Mieroszowskiemu Centrum Kultury, strażakom, całej oprawie. To naprawdę jest kupa dobrej roboty. Doceniamy, dziękujemy i widzimy się na kolejnej edycji, bo będzie. No będzie, no zawsze no jest. No to zawsze jest. I zimowa, super. I 25 będzie nocna. Są jeszcze miejsca na nocną? Są, cały czas. A, no to jakby co, zapisujcie się na nocną mieroszowską tułaczkę i widzimy się na kolejnych wyrypach w Mieroszowie. I dziękujemy też wam wszystkim, którzy braliście udział w tej wyrypie i weźmiecie w kolejnych, bo to wy tworzycie tą atmosferę. Dobra, kółko wzajemnej adoracji odwalone, tak można iść zjeść zupę.